Na początek lubelski przewodów w powiecie chrubieszowskim. Jak dotrło do tragedii w suszarni zbóż, zginęły tam 2 osoby. 10 krajów chce wziąć udział w unijnej misji szkolenia ukraińskich wojsk na terenie Polski, informuje nasza korespondentka w Brukseli. Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie komandor Maksymilian Dura. Służby sprawdzają przyczyny eksplozji w suszarni zbóż w Przewodowie w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Informowaliśmy Was już, że zginęły tam 2 osoby. Fakty w tej sprawie zbiera nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy? Jak doszło do tej tragedii? Jak się dowiedziałem, do eksplozji doszło w momencie, gdy na wagę w suszarni wjeżdżał ciągnik. Pojazd przyjechał z przyczepą wyładowaną kukurydzą. Jak twierdzą świadkowie, wybuch był potężny. Są też informacje, że w jego miejscu powstał znaczącej wielkości lej. Na miejscu wciąż pracują policjanci i strażacy, to oni będą wyjaśniać przyczyny wybuchu. Jak mówią, nie przesądzając, co się stało, czasami w takich miejscach jak suszarnia zbóż może dojść do eksplozji pyłu noszącego się w powietrzu. Do zapłonu wystarczy wtedy niewielka iskra. Sytuacja jest krytyczna. To jest najbardziej zmasowany rosyjski atak rakietowy od początku wojny, przekazały ukraińskie siły zbrojne. Na Ukrainę spadło niemal 100 rakiet. Część została zestrzelona, ale wiele trafiło w cele. To przede wszystkim obiekty cywilne i obiekty infrastruktury energetycznej. Paweł Balinowski, teraz w faktach. Jestem, dzień dobry. Witamy Cię, Pawle. Jakie są skutki? Są zabici i ranni. Wiadomo o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej w Kijowie, gdzie rakiety trafiły w bloki mieszkalne. W wielu regionach kraju po atakach nie ma natomiast prądu. Sytuacja energetyczna jest krytyczna. Wiadomo, co chce zrobić wróg. To mu się nie uda, ale takich ataków może być więcej. Dlatego proszę Was, bądźcie bezpieczni. Zostańcie w schronach. Mówił Wołodymyr Zełenski w krótkim nagraniu, które opublikował po atakach. W tej chwili, jak donoszą ukraińskie media, nie ma prądu. Połowa odbiorców w Kijowie odcięte od zasilania jest 80% Lwowa i nawet 90% terytorium obwodu tarnopolskiego. Tak informują władze tego regionu. 10 krajów, w tym Grecja, Czechy i Słowacja, zgłosiły udział w unijnej misji szkolenia wojsk ukraińskich na terenie Polski. Dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Ministrowie obrony państw Unii Europejskiej omawiali szczegóły tej misji, a na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze wiadomo o tej misji? Udział w misji zgłosiły w różnym zakresie praktycznie wszystkie kraje Unii, z wyjątkiem Danii, Szwecji, Węgier i Austrii. Przypomnę, że dowództwo operacyjne tej misji jest w Polsce. Na jego czele stoi generał Piotr Trytek. Polska chce szkolić na dużą skalę, na poziomie batalionów. Szkolenia będą się odbywać na poligonie w Węgrzynie. Jest bardzo szeroki zakres specjalności, w których będą szkoleni. Chciałbym zwrócić uwagę na to wszystko, co związane jest na przykład z rozminowywaniem, bo to jest wielka potrzeba. Mówi wicepremier Mariusz Błaszczak. Niektóre kraje zorganizują ćwiczenia u siebie, jak na przykład Francuzi, którzy będą ćwiczyć Ukraińców w działaniach służb specjalnych. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Witamy Tomasza Terlikowskiego i jego gościa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moim gościem jest komandor porucznik Maksymilian Dura, ekspert do spraw wojskowych portalu Defense24. Witam, panie komandorze. Dzień dobry, witam. To będzie już teraz stała nowa strategia Rosjan, że będą bardzo zmasowanymi atakami rakietowymi niszczyć infrastrukturę krytyczną w całej Ukrainie tak naprawdę, bo tym razem po raz kolejny rakiety spadły także na Lwów. Panie doktorze, nie. To nie będzie taka strategia, dlatego że po prostu oni nie mają aż tylu rakiet. Jeżeli oczywiście Iran dostarczy im pociski, być może Korea Północna, to być może oni takie ataki będą mogli w przyszłości kontynuować. Natomiast na razie w tej chwili oni, mówiąc krótko i po wojskowemu, wypstrykali się z tej amunicji. Iskanderów mają praktycznie, z tego co informacje podają ogólne, to jest około 20% tego, co mieli na samym początku. Kalibrów mają zupełnie mało, mogą wycofywać jednostki rakietowe z Morza Czarnego. Także jest to problem pocisków, nie tego, że oni by nie chcieli, ale problem tego, że oni mają za mało amunicji, żeby takie zadania realizować. Zrobili to z dwóch powodów. Prawdopodobnie dlatego, że jest szczyt G19, tak bym to nazwał. W związku z powyższym chcieli pokazać, że oni jeszcze coś znaczą. No i przede wszystkim upadek Chersonia, czyli próbowali jakoś zakryć to, ten blamasz, którym był upadek tego miasta. Minister Obrony Narodowej mówił dzisiaj, że cel może być jeszcze inny, że chodzi o to, żeby rzeczywiście zniszczyć infrastrukturę krytyczną całkowicie i doprowadzić do masowych ucieczek Ukraińców z terenów swojego kraju. To dotyczy zarówno Kijowa, mówiło się już o możliwej, no wręcz wysiedleniu Kijowa na zimę, jeśli nic się nie zmieni. No i dotyczy to Lwowa przede wszystkim, gdzie jest masa wewnętrznych uchodźców, no, którzy gdyby zdecydowali się opuścić Lwów, no to oczywiście trafiliby do Polski.
Panie doktorze, takie zagrożenie jest zawsze, bo ja się dziwię w ogóle, że tego nie zrobiono na samym początku wojny, kiedy zaczęto sobie zdawać z tego sprawę, że armii ukraińskiej nie pokona się w takiej normalnej, bezpośredniej walce. Ale z drugiej strony ja powiem tak, ja zawsze byłem taki troszeczkę cyniczny, jeżeli chodzi o ataki na infrastrukturę cywilną, na miasta, ponieważ zawsze uważałem, że dla Ukraińców jest lepiej, jeżeli atakowane są właśnie miasta cywilne i oczywiście giną tam cywile, co jest strasznym żalem, ale nie atakowane jest wojsko. I to jest wielki błąd rosyjski, dlatego że ta armia ukraińska wbrew pozorom wcale się nie zatrzymała na Dnieprze i w tej chwili przenaprzód, dalej na wschód. W związku z powyższym Rosjanie mają problem, zamiast atakować te wojska, które ich atakują i które ich niszczą, oni atakują obiekty cywilne, którymi, ja powiem tak, ukraiński naród pokazał, że oni się z tego wyliżą. Ja jestem przekonany o tym, że oni jednak naprawią tą infrastrukturę i dadzą sobie radę. Także trzymajmy za nich kciuki i pomagajmy. Infrastruktura krytyczna to jest jedna rzecz, ale te pociski trafiają również w bloki mieszkalne coraz częściej. Czy to jest błąd w sztuce rosyjskiej armii, czy to jest jednak element wpisany w strategię? Chodzi o to, żeby zastraszać Ukraińców. Panie redaktorze, wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że już wiadomo, że Ukraińców zastraszyć się nie da. Więc to jest po prostu czysta głupota rosyjska, ale wynika ona troszeczkę z charakteru Rosjan. Myślę, że Rosjanie nie zdają sobie z tego sprawy, ja to zresztą kiedyś pisałem, Rosjanie nie zdają sobie z tego sprawy, że świat zmienił podejście do nich i nie patrzy na nich ze strachem, ale z odrazą. I tak naprawdę oni w tej chwili na tą odrazę zasługują. Atakując obiekty cywilne, oni dokonują ludobójstwa. To po pierwsze, ale po drugie marnują amunicję. Mówię marnują w cudzysłowie oczywiście, jako wojskowy, ale to jest świadoma głupota rosyjskich generałów i także rosyjskich polityków. I być może z tego też powodu prędzej przegrają tę wojnę, na co oczywiście wszyscy liczą. No z drugiej strony oni mają takie doświadczenie, że robili straszne rzeczy w Syrii chociażby i świat się na to patrzył z całkowitym spokojem, chociaż również niszczyli infrastrukturę cywilną i również mordowali cywilów. Panie doktorze, tylko że Syria to było takie miejsce, gdzie rzeczywiście robiono to w białych rękawiczkach. Rosjanie praktycznie nigdy nie przyznali się, że to oni stoją za tymi atakami. Wszyscy ich o to podejrzewali, ale nikt tego nie dopuszczał, albo starano się, tak jak pan powiedział, czyli starano się nie dopuszczać takiej myśli, że to mogą być Rosjanie. Tutaj jest jasna sprawa. Te bombardowania miast, za tymi bombardowaniami miast stoją Rosjanie. Stoją rosyjscy generałowie i rosyjscy politycy, bo to za ich zgodą te ataki są dokonywane. W związku z powyższym to dobry sygnał, ponieważ rzeczywiście w tej chwili Zachód nie ma innej możliwości, jak pomagać Ukrainie, dlatego że nie pomagając Ukrainie, Zachód stanąłby przeciwko ideom, które przyświecają temu Zachodowi, czyli tej demokracji, tego wspólnego działania i przeciwdziałania ludobójstwa, a przecież tam właśnie to chodzi w tej chwili do ludobójstwa na terenie Ukrainy. Zatrzymałem się nad Ukrainą, bo wspomniał pan komandor o tym, że Ukraińcy idą jak ogień, przeszli linię Dniepru dalej na wschód. Generał Hodges mówił wprost, że do stycznia siły ukraińskie będą w odpowiednim położeniu, aby rozpocząć atak na Krym. No jeszcze rok temu tego typu słowa nie przeszłyby przez usta żadnemu generałowi. Generał Hodges przesadza, czy rzeczywiście może mieć rację? Panie doktorze, nie przesadzam, natomiast wszystko zależy od Amerykanów. Nie wiem, czy pan, znaczy myśmy chyba mieli rozmowę, ja miałem rozmowę w Radiu Plus i kiedy Amerykanie przekazali Himarsy, te wyrzutnie rakietowe, takie zasięgu 90-100 kilometrów, to ja wtedy mówiłem, że to praktycznie zakończyło sprawę Chersonia, czyli że zachodni brzeg Dniepru już został odzyskany. Wszyscy oczywiście z tego się śmiali, ale tak wynikało z kalkulacji wojskowej, dlatego że tymi rakietami była możliwość odcięcia dostaw wszystkich wojsk, które znajdowały się na zachodnim brzegu Dniepru. Jeżeli teraz Amerykanie zdecydują się na przekazanie rakiet dalszego zasięgu, a więc tych rakiet ATACMS, które mają zasięg około 200-300 km, no to wtedy Ukraińcy bardzo łatwo odetną południową część Ukrainy od dostaw z Krymu. Odetną Krym, a wtedy zrobią dokładnie to samo, co zrobiono na zachodnim brzegu Chersonia, na zachodnim brzegu Dniepru. I być może to spowoduje drugi kocioł, ja to nazywam kocioł Cherson 2, czyli takie miejsce, gdzie rzeczywiście Rosjanie znowu zostaną odcięci i gdzie będą mieli problemy z dostawami, a w związku z tym nie będą mogli walczyć po prostu. Także jest to możliwe. Ja do końca roku, ja myślę, że ta ofensywa ruszy, dlatego że taka dosyć ciekawa sytuacja jest koło Zaporoża. Tam jest po prostu cisza, a cisza zawsze oznacza coś przed burzą. Czyli jednym słowem, rzeczywiście Ukraińcy się nie zatrzymali. Były takie przewidywania, że zdobędą Chersoń, zatrzymają się, będą się chcieli przegrupować, no a Rosjanie skrócą front i w związku z tym będą ich mogli zatrzymać. Panie doktorze, tego ode mnie pan nie usłyszał, dlatego że ja bardzo często słyszałem na przykład takich komentatorów, którzy mówili, że ale Rosjanie się wycofują, ale zaminowali Cherson, zatem oni wejdą, to tam będzie trwało, to,
To będzie trwało dosyć długo, za czym ten cały obwód chersoński zostanie wyzwolony. Okazało się, że zrobiono to w 4 dni. I problem polega na tym, że my tak naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy i myślę, że Ukraińcy także nie wiedzą, jaki jest w tej chwili stan rosyjskiej armii. A on jest bardzo zły, biorąc pod uwagę to, że Rosjanie przeszli na wschodni brzeg Dniepru. Oni w tej chwili prawdopodobnie mają 3 przyczółki na wschodnim brzegu Dniepru, a więc uderzenie nie będzie szło tylko od Zaporoża, a więc wzdłuż wschodniego brzegu Dniepru, ale prawdopodobnie przeprawią się przez Dniepr. Rosjanie nie stawiają tam większego oporu. Przypuszczalnie wszyscy uważają, że być może jest to próba wciągnięcia kogoś w pułapkę, ale biorąc pod uwagę stan rosyjskich wojsk, jaki wycofał się na wschodni brzeg Dniepru, no to tej pułapki raczej bym nie podejrzewał, dlatego że to, ta armia nie jest zdolna do jakiejkolwiek ofensywy na dużą skalę. Mamy jeszcze bardzo pilną informację dosłownie z ostatniej chwili. Premier Mateusz Morawiecki zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Poinformował dosłownie przed momentem rzecznik rządu Piotr Miller. My żegnamy się już ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. No i będziemy się pytać, co może oznaczać ta decyzja. Przypomnę, naszym gościem jest komandor porucznik Maksymilian Dura. Panie komandorze, no ta informacja rzeczywiście spadła dosłownie przed momentem. Czy to znaczy, że coś mogło się wydarzyć? Panie rektorze, ja powiem tak. Ataki rakietowe rosyjskie są zawsze bardzo niebezpieczne na Ukrainę. Dlaczego? Dlatego, że te pociski często wymykają się Rosjanom spod kontroli. To są pociski stare. Często używają tam w tych pociskach podzespołów, które mają po kilkadziesiąt lat, a jak wiadomo, te podzespoły nie zawsze dobrze działają. W związku z powyższym istnieje taka możliwość, że pocisk rakietowy spadnie, na przykład trafiony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, spadnie także na terytorium Polski. Taka możliwość istnieje i na to trzeba być gotowym. Nie wiem, czy to właśnie o to chodziło, ale takie prawdopodobieństwo też istnieje. No a z drugiej strony trzeba pamiętać także o tym, że my mamy cały czas koło siebie Białoruś, która też w sumie robi różne rzeczy w stosunku do nas, więc Przyczyn takiego spotkania może być wiele. Ja miałbym nadzieję tak naprawdę, że chodzi głównie o to, żeby wreszcie wprowadzić rozsądny, opłacalny plan modernizacji sił zbrojnych i że to spotkanie właśnie tego dotyczy. No, ale natomiast to raczej nie byłoby aż tak pilne spotkanie, nie dzisiaj o 18:00, no zwołano by je normalnie. A ja znam jeszcze pytanie o te możliwe przypadkowe, no trudno mieć atak wtedy, jeżeli jest przypadkowy, to nie jest atak, ale przypadkowe pojawienie się takiej rakiety, pana komandora zdaniem, to byłby rzeczywiście przypadek? Czy Rosjanie mogliby jakoś testować nasze służby, czy testować także reakcje państw zachodnich? Jeżeli są tak głupi, że cały czas atakują obiekty cywilne, to dlaczego nie mieliby wykonać takiego ruchu? Panie doktorze, nic ich tego, znaczy na pewno nie mają żadnych skrupułów, żeby to zrobić. Także to od razu powiedzmy. Natomiast nigdy my tego nie udowodnimy, że zrobione zostało to specjalnie albo czy zostało to zrobione przypadkowo. Także tego niestety udowodnić im nie będziemy mogli. Oni z tego już korzystali. Nie wiem, czy pan pamięta takie zdarzenie, kiedy jeden z samolotów rosyjskich przeleciał przez całą Europę i uderzył w dom i zabił kilka osób w Holandii chyba, czy w Belgii. To był taki samolot MiG-23. Pilot się katapultował, pomimo tego ten samolot przeleciał przez całą Europę i dopiero wtedy rozbił się, jak zabrakło mu paliwa na terenie Belgii i Holandii. I problem polega na tym, że wtedy Rosjanie mieli możliwość sprawdzenia całego systemu obrony przeciwlotniczej, ponieważ poszczególne państwa śledziły ten samolot, nie zdecydowały się na jego zestrzelenie. W związku z powyższym stało się to, co się stało, więc Rosjanie mogą, tak jak pan powiedział, mogą tego próbować. Natomiast czy to zrobili specjalnie, tego udowodnić się na pewno nie da. Jednym słowem, tego nie będziemy wiedzieć, nawet jeśli coś się rzeczywiście wydarzyło. Wróćmy do Ukrainy i do jej bardzo dynamicznego ataku. Pojawiły się informacje, że Ukraińcy zaczęli prowadzić działania z Morza Czarnego, mówiąc zupełnie wprost, że zaczęli prowadzić działania na okupowanej przez Rosję Mierzei Kirnburskiej. Co dla wielu jest zaskoczeniem, to znaczy, bo wydawało się, że akurat tu na morzu Rosjanie są skuteczniejsi. Panie rektorze, tylko że my mówimy o Morzu Czarnym jako o morzu takim tym dużym. Natomiast problem polega na tym, że ta Mierzeja to jest właśnie obszar taki dosyć zamknięty. To trzeba by spojrzeć na mapę. To jest taki cypel, który jest praktycznie bardzo niskiej głębokości. Tam w ogóle jednostki pływające raczej nie pływają takie duże. I tam też flota czarnomorska na pewno się nie zapędzi, ponieważ wie, że może być zaatakowana z brzegu, bo tamta flota w miejscu, w którym prawdopodobnie Rosjanie przebili się, to ten odcinek, który oni musieli przepłynąć od strony Ukrainy do tego półwyspu, do tego cypla, to jest około 8 km. W związku z powyższym nie jest to duża odległość. Tam rosyjskie okręty nie mają możliwości działania, natomiast działają tam Rosjanie, bo to jest
można powiedzieć, wschodnia część brzegu Dniepru. I to jest najważniejsza rzecz, że to oznacza, że Rosjanie przedarli się na wschodni brzeg Dniepru i tam już działają. Ukraińcy, jak rozumiem, nie Rosjanie. Ukraińcy, tak. I to jest właśnie ciekawe, że mimo tego, że Rosjanie cały czas twierdzili, że oni w tej chwili umocnili pozycję na wschodnim brzegu Dniepru, okazało się, że to im się nie udało, że Ukraińcy co najmniej w trzech miejscach już przedarli się na wschodni brzeg i już tam umacniają przyczółki. Mam nadzieję, że to im się uda. Życzę im tego, natomiast będzie to bardzo trudne. Zapytajmy jeszcze o armię ukraińską. Wspomniał pan komandor o tym, że oni mają uzbrojenie, które pozwala im prowadzić działania, ale czy oni mają ludzi? Wiadomo, że jeśli giną Rosjanie, to muszą ginąć również Ukraińcy. Sama armia ukraińska mówi, że ona nie traktuje swoich żołnierzy jak mielonki, jak to mówi o tym, co robią Rosjanie. No ale nawet przy najbardziej ostrożnym operowaniu w czasie wojny giną ludzie. Na ile armia ukraińska ma ten zapas możliwych do zmobilizowania żołnierzy? Powiem tak, ma duży zapas, więc tego się, o żołnierzy się nie martwmy. Poza tym my musimy cały czas pamiętać o tym, że Ukraina nie ma innego wyjścia. Że tutaj my możemy dyskutować na temat tego, czy Zachód przekaże amunicję, czy nie. Oni nie mają innego wyjścia. Oni muszą walczyć, bo wiedzą, co będzie, kiedy Rosjanie wkroczą na ich terytorium. Oni mają cały czas w oczach to, co się stało w miejscowościach, które wyzwolili. I być może z tego powodu mają żołnierzy, którzy są chętni do walki, którzy walczą. Natomiast to, co pan powiedział, jest dokładnym podsumowaniem tego, co się dzieje właśnie na froncie ukraińskim. To znaczy, że Ukraińcy prowadzą taki sposób operację, żeby mieć jak najmniejsze straty. Stąd też ten nacisk i to uderzenie na Cherson odbywało się, znaczy nie był taki mocny, ponieważ oni wiedzieli, że i tak odcięli rosyjskie wojska, te rosyjskie wojska i tak się będą musiały wycofać, a co więcej, ponieważ przeprawy zostały odcięte, będą się musieli wycofać bez ciężkiego sprzętu. I Rosjanie większość tego sprzętu pozostawili na zachodnim brzegu Dniepru. A pamiętajmy, że w tamtym obszarze walczyły bardzo dobre jednostki. Jednostki, które były, to były jednostki powietrzno-desantowe, specjalne, tam walczyli kadyrowcy i pomimo tego te jednostki musiały się wycofać. Więc pomyślmy sobie, co by było, gdyby tam na przykład byli ludzie siłowo powołani z obwodu ługańskiego i donieckiego, albo też ludzie z mobilizacji, którzy w tej chwili zasilają siły armii rosyjskiej. Myślę, że byłaby tam tragedia. Dlatego Ukraińcy tak wolno idą, chronią swoich żołnierzy i chwała im za to. Rosjanie natomiast ich nie chronią. 328 tysięcy rekruta mieli powołać w czasie tej branki ostatniej putinowskiej. Czy to będzie miało wpływ na losy tej wojny? Panie doktorze, tak, ale negatywny. To znaczy ja zawsze twierdzę, że największym błędem rosyjskim było powołanie i było zmobilizowanie tych żołnierzy na siłę i zmuszenie ich do działania tutaj na terenie Ukrainy. To jest praktycznie mięso armatnie. To jest naprawdę słowo, które oddaje to, co się tam dzieje. Ci żołnierze, wchodząc do jednostek wojskowych, zaniżyli ich gotowość bojową. Nigdy Rosjanie już nie osiągną takiej gotowości, jaką mieli 24 lutego, a więc kiedy rozpoczęli operację, kiedy ją przegrali. Więc pomyślmy, co się teraz dzieje w jednostkach, które są wzmacniane ludźmi, którzy po prostu nie chcą walczyć. I nie tylko, że nie chcą, ale nie potrafią walczyć. Nie mają też sprzętu. W związku z powyższym pełna tragedia. To, że w tej chwili mówi się na przykład o batalionowej grupie taktycznej jakiejś tam gdzieś rosyjskiej, to wcale nie oznacza, że ta grupa batalionowa ma takie siły, jak nie powinna mieć. Ci żołnierze to są substytuty żołnierzy. To są ludzie, którzy zostali zmuszeni do działania. W momencie jednak, kiedy jest jakiś nacisk, to oni po prostu uciekają, czego przykład był właśnie w obwodzie chersońskim. Tam ci żołnierze po prostu uciekali albo się poddawali. I myślę, że to jest największy błąd, jaki Rosjanie zrobili. Że oni w tej chwili zmniejszyli możliwości swoich jednostek wojskowych przez wprowadzenie tam ludzi, którzy po prostu nie potrafią walczyć. No ale z drugiej strony, co mieli zrobić? To znaczy, no, jak nie było żołnierzy, bo zginęli, no to musieli powołać nowych. Panie doktorze, nie zaczynać w ogóle tej wojny. To była największa głupota. Nie, to oczywiście wiemy, ale ją zaczęli już. I specjalnie już teraz, nie militarnie, tylko politycznie, nie mają specjalnie ruchu. Znaczy, oni może mają, ale Putin nie ma ruchu. Nie ma ruchu. Panie doktorze, to już jest koniec wojny praktycznie. Dlatego, że powołanie tych żołnierzy oznacza, że w tej chwili jednostki, które walczą z Ukraińcami, są gorsze. One mają gorsze wyposażenie, są gorzej wyszkolone, mają gorsze dowodzenie, no praktycznie wszystko, co jest, co można by opisywać, to jest gorsze. Jedyne, co mają przewagę, to w sprzęcie i w ilości ludzi, bo ilościowo, no to oczywiście Rosjanie to je przeważają. Natomiast ma to swoje też negatywne strony, dlatego że ten sprzęt jest coraz bardziej pozostawiany. Żołnierze o niego nie dbają, rosyjscy. W związku z powyższym Ukraińcom będzie naprawdę łatwiej. Oczywiście będą musieli chronić swoich żołnierzy, więc te ataki na pewno nie będą szły w taki sposób jak u Rosjan. Co widać na przykład w rejonie Bachmutu, gdzie Ukraińcy się bardzo mocno bronią, a Rosjanie non-stop atakują, chociaż tam ginie mnóstwo rosyjskich żołnierzy. Ale tak jak
wszyscy zresztą podkreślają to, Rosjanie nie dbają o swoje wojsko i to jest też drugi błąd ze strony armii rosyjskiej, dlatego że żołnierze rosyjscy wiedzą, iż nie mogą liczyć na swoich przełożonych i to, czy żyją, zależy tylko od nich, a nie od kolegów. Jakie mogą być teraz cele militarne Rosji? Znaczy, bo no, rozumiem, że jeśli prowadzi się jakąś działalność militarną i polityczną, no to prowadzi się ją po coś. Co mogą teraz chcieć osiągnąć dowódcy wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy? Ja myślę, że są takie trzy cele, w tym dwa nierealne. Pierwsze to jest to, że oczywiście chcą złamać wolę walki Ukrainy przez to, że niszczą im system energetyczny, no bo to powoduje, że w czasie zimy mogą być problemy. To się nie uda, ja jestem tutaj przekonany, dlatego że Ukraińcy już walczyli w zimie i rzeczywiście pokazali, że złamać się ich nie da. Drugi cel to jest to, że oni muszą zdobyć jakiś sukces militarny i ten sukces prawdopodobnie, tym sukcesem ma być Bachmut, czyli to miejsce w obwodzie donieckim, na który cały czas tam trwają bardzo ciężkie walki. Tam jest no, po prostu cały czas non-stop prowadzone są ataki, gdzie ginie mnóstwo rosyjskich żołnierzy, ale jednak te ataki mają na celu właśnie zdobycie tego Bachmutu. I trzeci cel to jest zachowanie status quo tego, co w tej chwili jest. Czyli chcą, aby zatrzymać to, co w tej chwili jest na wschodnim brzegu Dniepru. Całe południe Ukrainy plus obwody donieckie i ługańskie, to co im się udało zabrać. To też prawdopodobnie im się nie uda. W związku z powyższym są w bardzo trudnej sytuacji, no ale to są jedyne cele, jakie oni mogą osiągnąć. Wspomniał pan o woli walki Ukraińców związanej z zimą i z bardzo trudnymi warunkami, ale z drugiej strony sami Rosjanie mówią, że chodzi o to, żeby wypędzić Ukraińców z Ukrainy i wpłynąć na wolę walki Zachodu, wcale nie Ukrainy. Już widzimy takie pojawiające się sugestie niektórych zachodnich stolic, na razie bardzo ostrożne, ale że może warto by było usiąść do stołu rozmów. Rozumiem, że jeśli na Zachód i do Polski trafi kolejny 1-5 milionów Ukraińców, to oczywiście nie Polska, to wiemy. Ale Niemcy na przykład, czy inne kraje zachodnie mogą mocniej sugerować rozmowy pokojowe. Panie redaktorze, dlatego tak ważna rola jest dziennikarzy i tak ważna rola jest komentatorów, którzy cały czas tłumaczą przy politykom, że nie wolno znudzić się do wojny, bo ta wojna nas dotyczy. Jeżeli Rosjanie złamią oddech, odbudują swoją armię, to oni uderzą nie tylko na Ukrainę, ale uderzą także na kraje bałtyckie, na Mołdawię, być może na Gruzję. W związku z powyższym to nie jest kwestia tego, czy my nie jesteśmy zaatakowani, czy nie, bo my zostaliśmy zaatakowani. Cały świat został zaatakowany. W związku z powyższym ja mogę tylko powiedzieć politykom, zastanówcie się nad tym, co robicie, dlatego że po prostu Ukrainie trzeba pomóc, bo Ukraina walczy także za nas. Oczywiście my im pomagamy, chwała nam za to, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to zagrożenie nie idzie tylko na Ukrainę. My w tej chwili osłabiliśmy tak armię, że NATO zaczęło mieć ogromną przewagę nad armią Federacji Rosyjskiej i nam już taki atak bezpośredni nie grozi. Teraz. Natomiast jeżeli oni będą mieli czas na odbudowanie swoich sił i zrobią to, korzystając z tego, że zostanie zawarty jakiś rozejm, taki jak rozejm miński na przykład, no to wtedy oni będą mieli czas, uruchomią swoje siły i być może uderzą, dlatego że, powiedzmy sobie szczerze, społeczeństwo rosyjskie jest za wojną i wbrew pozorom to nie jest to, co wszyscy mówili, że matki żołnierzy rosyjskich nagle zaczną protestować. Nie, nie protestują. Trzeba rzeczywiście Rosjan wypędzić z Ukrainy i to jest jedyny cel, jaki powinien przyświecać Zachodowi. To tylko tyle mogę powiedzieć. Natomiast co zrobią politycy zachodni? Nie zawsze oni są obliczalni, tak powiedzmy. Nie zawsze są obliczalni, ale to powiedzmy teraz, jakie powinny być cele strategiczne Ukrainy i w związku z tym krajów zachodnich. Wspomniał pan komandor o tym, że powinni Ukraińcy wypędzić przy naszej zachodniej pomocy Rosjan z Ukrainy. I co? Tylko tyle? Ja także już 24 lutego, kiedy zadano mi takie samo pytanie, powiedziałem od razu, że jedynym sposobem zakończenia tej wojny jest wypędzenie rosyjskiego żołnierza z całego terytorium Ukrainy, każdego. I z całego terytorium, a więc także z Krymu. To po pierwsze. I wypędzenie Rosjan z Mołdawii, z Naddniestrza. To są rzeczy, które trzeba zrobić w pierwszej kolejności. Dlatego, że tylko wtedy zapanuje spokój. Jeżeli tego się nie zrobi, no to my po prostu zamrozimy tą wojnę i ta wojna prędzej czy później wybuchnie i być może na większą skalę, dlatego że Rosjanie będą wiedzieli o swojej bezkarności i być może na przykład uderzą po to, żeby zagrabić trochę dobra, na przykład w Polsce, przebijając się korytarzem do obwodu kaliningradzkiego. To jest możliwe. Kto ich wtedy z tego obwodu wypędzi? Polskie wojska? No przecież to jest praktycznie niemożliwe. W związku z powyższym trzeba zrobić tak, żeby Rosja nie była zdolna do takiego uderzenia, a jest to możliwe, bo się okazuje, że w tej chwili brak technologii powoduje, iż ta armia cofnęła się to kilka lat i nigdy już nie osiągnie takiego poziomu, no mówię nigdy w takim przestrzeni kilkunastu lat, że nie osiągnie takiego poziomu, jaki miało 24 lutego, czyli kiedy zaczęła operację na terenie Ukrainy. Ukraińcy coraz częściej mówią też o tym, że trzeba zmienić reżim w samej Moskwie, czyli doprowadzić do tego, żeby na skutek tych klęsk
Putin oddał władzę albo oddał życie. Panie doktorze, z tym, że ja trochę w to nie wierzę. Ja liczę na to, znaczy, ja oczywiście liczę na to, że Putin zmieni zdanie albo Putin odda władzę i przyjdzie ktoś, kto będzie chciał zrobić. No, mówiąc odda władzę, mamy na myśli oczywiście, że ktoś go tej władzy pozbawi w jakiś sposób. W Rosji dokładnie, to się no, zawsze dokonuje krwawo. Panie, tak, może dostać zawału serca na przykład nagle, albo zachorować i gdzieś zostanie pilnie wywieziony do jakiejś kliniki. Bo takie rzeczy się zdarzały w Rosji, natomiast no, ja tutaj w to nie za bardzo wierzę. Ja myślę jednak, że siłowo, że to będzie trzeba wymusić siłowo. Na Rosjan innego sposobu nie ma. I tym wnioskiem kończymy. Bardzo dziękuję. Komandor porucznik Maksymilian Dura, ekspert do spraw wojskowych portalu Defense24, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.